začinu farbenie vedmušek. Mám sam 1,5-litrový gornek, talježik i łyżka przeznaczone ino do tego celu. W gorku mam rozpuszczono farba, to jest farba do tkanin, taką z motylkiem, taką idzie kupić w sklepach pasmanteryjnych. Tym razem to jest kolor turkusowy. Tam dalej mam 4 wydmuszki wypełnione wodą, po to, żeby one mi fajnie siadły na dno w tym gorku, bo jakby były próżne, to by pływały. Także trzeba je wypełnić wodą. A jak to się robi, to jakby pokazywał przy pukaniu jajek. Przy pukaniu wydmuszek właściwie. Włączą gaz i czekam, aż się woda zaważy, bo ona musi być ciepło. Farba już jest gorko, no to mogę w niej zamocić jajka. Przykryję to talerzykiem, bo to paruje i te farby ubyło. Co jakiś czas oglądam te jajka, podbieram je łyżką. No tu są dość krótko, na razie jeszcze mam dość jasny kolor, ale muszę je podbierać z tego, że one się opierają o ścianki i o dno i między sobą, i tam jakby leżały bez ruszania, no to tam w tych miejscach byłyby jasne fleki. A tak co jakiś czas przemieszcza w tym gorku, to tych fleków po tym nie ma, są równomiernie zafarbione. No i też co jakiś czas po tym włączą gaz, żeby tak zaś doprowadzić ta farba do stanu prawie że w żyniu. Ona musi być całkiem coś ciepło. Na razie krywą i czekam dalej. No, wydmuszki się wzmocnią w gorku jakaś wiele godziny, bo węża już są zafarbione na tyle, co ja chcę. Ja to już jest ten kolor. Ja już jest wyciągam na talerzyk. Wszystkie 4. Fajny kolor mają. No i teraz je muszę odstawić na okno, żeby trochę ochudły, bo muszę z nich wyciść ta woda szprycum, ale teraz są jeszcze za gorkę, żeby je mógł chycić w palce. Z kisztego muszą się trochę ochudzić. Wydmuszki są już wystudzone, ochudzone, ale jeszcze wypełnione wodą i z tego muszę zaś, podobnie jak to było przy pukaniu, ta woda z nich usunąć. Zaś mi do tego posłuży szpryca lekarsko, kiedy naciągam i pomału, tak jak to było przy pukaniu jajek, będę wyciskał po trochu, pamiętając oczywiście, żeby nie postąpić zbyt nogle, bo jajko w tej fazie też może mi pęknąć. Taki przypadek, że miał i że nauczył się doświadczeniem i robię to już, wydawało mi się umiejętnie. Z tej wydmuszki woda już została usunięta całkowicie, ale ona jest mokro. Ją wysusza i to, żeby to było prędzej, posusza się suszarką. No, wydmuszka już jest wysuszona i ją odkładą na bok i zabierą się za następne. I przy tej operacji dobrze jest podłożyć jakiś stary ręcznik albo szmata, bo tutaj pod wpływem prądu tego powietrza też może wydmuszka wyskoczyć z dłoni i polnąć o blat, no i może pęknąć. Z tego dobrze jest
coś podłożyć. Teraz my są w kuchni, w królestwie mojej żonki, kiedy sam dokonuje cudów, jak idzie łowarzenie, smażenie i pieczenie. Teraz ją nie ma w doma i nie byda jej wchodził w parada, kisz tego mogę pokazać kajotę wydmuszki składu ja. Ale żeby to zrobić, muszę przynieść drabina i wyleźć na wierch. Na chciałek powiedzieć na bify. No bify to ją miał u mojej mamy i u taty w doma. A teraz w mojej kuchni mam meble wiszące i wlezimy na wierzch, żeby zajrzeć na panel. Tu jest kącik na panelu kuchennym, kaj składuję te moje wydmuszki. No tu po prawej stronie są białe, które czekają na swoje farbienie, a zmienia farba w moim gorku. No a tu na tym palecie są już jajka wydmuszki zafarbione. Tam dalej są turkusowe, tutaj bliżej czerwone, a tu pod ścianą zielone, no a tutaj bordo. Te zielone, one nie wyglądają na zielone, bo są dość ciemne, ale jak je by dało bracą w palcach i obmacywał przez pora godzin szkrobaniu, a potem w niektórych miejscach by da hechlał tak słabi tym moim bodzikiem, to ta zieleń będzie. No jest tego dość sporo, ale to nie znaczy, że ja to wszystko muszę przerobić do Wielkanocy. To jest miejsce, kaj się te jajeczka wydmuszki, bo ja się tu żmyla, leżą, no te na palecie są obrócone dziurką na dół, żeby jeszcze te resztki wody tam okapały i one są już bardzo fajnie wysuszone. A ja jak mam ochota, natchnienie, powiedziałbym górnolotnie, albo po naszemu launa, no to biera się jedna wydmuszka i dam do mojego kącika i po lekku się szkrobia. To jest ta część artystyczna. A jak ja to robię, to powiem w następnym odcinku.